mogę iść z dziewczynami na plac zabaw? Leć. Tylko uważaj na siebie. Natalka, uważajcie na Zosię, dobrze? Wszystko przejrzane i zrobione. Auto stoi przy kawalerii. Dziękuję. Będziesz pamiętać? Gdzie? Przy kawalerii. Ale gdzie to jest? Narysować ci mapkę? Zobacz nas. Nie zobacz. No zobacz. No to zobacz. Kiedy się spotkamy? Jutro? Wieczorem? Tak. Mamo! Tak? Dasz mi na lody? Oczywiście. Czemu wujek chowa się za drzewem? Ile chcesz na te lody? No może 10. Kogo tu trzymaliście? Na ziemniaki. Na ziemniaki tu nikogo nie ma. Mamo? 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 Pan spojrzy. Czy normalny człowiek pisze takie rzeczy? Stara baba ciągnie druta, a gorzałka leci z fiuta, no. Proszę pana, no. Tyra jest przecież piękna na świecie. I mężczyźni przecież nie są tacy. Są romantyczni. A to co? Słabe w nich, kruche? Przecież w nich najpiękniejsze. O! Mamy gości. Niestety dzisiaj panowie tu nie wejdziecie. Nie potrafię pogodzić z moją wiarą tego wydarzenia. Okrutnego. A przecież stało się tak, gdyż ten, za którego oblubienicę wciąż się uważam, tego chciał. Jeżeli tak się wydarzyło, matko, to znaczy, że on tego chciał. My nie wiemy, czego Bóg chce. Jedyną prawdą jest jego miłość. A to życie, które we mnie wmusił, które wkrótce się wykluje. Ciebie mam świetne miejsce. Stać! Ona nie jedzie. Śmela! Siadać! Siadać, szybciej! Szybciej! I raz. I dwa. I raz, i dwa, i raz, wstawaj. Nie mogę. Gówno mnie to obchodzi. Żywa z tego więzienia nie wyjdziesz. Wstawaj i ćwicz. Bo jak nie, to na miejscu zapłukę! I raz. Na śmierć nasze dziecko. Żywego człowieka.
dawałaś też innym. Kochałam tylko ciebie.